samym dole Hiszpanii. Jestem, jak widać, upał jak cholera. W tych szklaniach tu z przodu uprawiałem jakieś owoce egzotyczne albo coś, ale w każdym razie nie chciałem pokazywać tego, tylko to, patrzcie, jaki brud jest po prostu. Na każdym aucie jest taki błotnisty po prostu deszcz tutaj pada. Gdzieś wylądowaliśmy, nie wiem nawet gdzie, na jakimś takim znowu zadupiu w południowej Hiszpanii, na samym dole Hiszpanii. No i w takim hotelu, w takim czymś, w domkach, nie wiem jak to jest, letniskowych. No nie, generalnie to jest hotel jakiś tam czterogwiazdkowy, bo tutaj też bed and breakfast jest w Hiszpanii ciężko, żeby znaleźć, więc no trzeba niestety hotele. Ale spoko, no basen jest. O, tam macie basen. Góry i wszystko tutaj jest jak należy. O, tam do tego miasteczka jadę. Do sklepu. I kurde, no jak widzicie, pogoda jest beznadziejna. Na razie wychodzi na to, że... Znaczy ten tydzień ma być deszczowy, więc wychodzi na to, że 2 tygodnie deszczu, no 1 tydzień bez deszczu. Trochę lipa, jak na wakacje, no ale tak kwiecień, no to można było się spodziewać. Tylko szkoda, że no kurde, no, to akurat trafiło na ten rejon, co my zawsze będzie, to my jesteśmy, bo teraz na północy Hiszpanii na przykład nie leje. I taka lipa, kurde. No i w samym południu Hiszpanii jesteśmy. Generalnie nic tutaj nie ma. I no na plażę chyba nie pojedziemy dzisiaj. Tak to tu wygląda, tak to wygląda. No i oczywiście urlopu w sumie można powiedzieć, że tak mówiłem wcześniej, że urlopu, na urlopie nawet się pracuje. No to nawet na urlopie tak naprawdę pracuję, bo już udało się, non-stop klienci do mnie dzwonią. Pomimo tego, że no, na urlopie jestem, ale tak dzwonią do mnie i w ciągu tego urlopu udało się sprzedać jedną dużą taką rzecz, taką, co się tak naprawdę u mnie w mojej firmie sprzedaje. Można powiedzieć rzadko, ale się sprzedaje. I aktualnie jestem w trakcie negocjacji z drugą firmą na 3 takie rzeczy. Więc patrzcie, na urlopie nawet człowiek pracuje. Czy to nie jest jednokierunkowa, mam nadzieję. Tak to wygląda, jakbym jechał pod prąd, ale chyba nie jadę pod prąd, mam nadzieję. Nie, chyba nie jadę. Taka mieścina tutaj mała, w środku można powiedzieć niczego. Policja stoi. Ja sobie tak jadę tutaj po prostu z aparatem. Tam ludzie stali, coś się patrzyli. I taki właśnie jest też taka sytuacja. Nie, jest takie coś, że po prostu ludzie się patrzą, jak obcokrajowiec przyjeżdża do ich miasta. No bo przypuszczam, że w takim mieście mało jest osób z Polski. Może jeden hotel jest tutaj w tej okolicy, ale sami Hiszpanie przyjeżdżają do tego hotelu, w którym jesteśmy teraz, więc obcokrajowiec jednak, kurde, robi chyba na nich tu wrażenie. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, to jest nazwa miejscowości. La Ujar, coś tam, nie znam. Nie znam się na hiszpańskim, więc nie wiem, nie będę się wypowiadał, jak się czyta. Tam jest hotel na górze, widać taki wieżyczka. To jest ten główny budynek. I generalnie super, deszcz będzie cały tydzień padał. Zarąbiście, a ten tydzień właśnie mieliśmy spędzać na plaży. Cały tydzień na plaży miał być spędzany, no i to dupa bita, no nic to nie będzie. I taki jeszcze update, taki bardzo szybki, jak już nagrywam. Aktualnie 4486 km zrobione i jesteśmy na południu Hiszpanii. Dużo kilometrów, przypuszczam, że tyle samo będzie z powrotem, więc spora ilość kilometrów będzie zrobiona w ciągu tego miesiąca. Zużyte paliwo 260 litrów, no i teraz aktualnie już mam, no tankuję do fulla, już prawie mam na rezerwie.
tankowaliśmy, no wiadomo, w Polsce, potem w Austrii dotankowywaliśmy, potem przed Włochami, potem w Andorze i potem na północy Hiszpanii. Co takie ostrość jest zła? Halo, ostrość, dawać ostrość. Średnio zużycie 5,8, to się waha między 5,8 a 5,7. Jak wspominałem wcześniej, na ten samochód to rewelacja po prostu, bo tu jest ten silnik mniejszy, to nie jest ten 2.0 silnik w tej Lagunie, to jest Laguną dla tych, którzy nie wiedzą. Co tu jeszcze mamy? Zasięg 140 km zostało jeszcze mi przejechane, to jest, widzieliście. Średnia prędkość 64 km na godzinę, nie jest źle, nie jest źle. Przeglądy tu was nie interesuje, no i tak to wygląda. No i pogoda, jak widzicie, w chmurach tu jesteśmy teraz, no bo to jest dość wysoko ten hotel. Trafiliśmy na jakiś hotel na wybrzeżu, w samej południowej części Hiszpanii. Hotel czterogwiazdkowy i się okazuje, że w kwietniu jest to sanatorium, tak jakby. Patrzcie, ile to jest osób starszych. Oczywiście nie mam nic do osób starszych, no nie? Ale jest masakrycznie dużo. Sobie odpoczywają. Akurat tak się trafiło, że ta pogoda, kurde, jednak jak widzicie zaraz na polu, zobaczycie, jest beznadziejna. Pada deszcz, ale ciepło jest. W samej kurtce, znaczy w samym bluzie w sumie wychodzę, więc nie jest źle. No i tak jak wspominałem wcześniej, jest, pomimo że jest urlop, no to ja urlopu nie mam, dalej muszę pracować, można tak powiedzieć, zdalnie, co prawda, no ale trzeba załatwiać jakieś sprawy, podpisywać umowy, przez telefon coś rozmawiać i dalej. Do tego stopnia nawet, że jak byliśmy we Włoszech, to prosiłem gościa w Bed & Breakfast, żeby mi wdruknął po prostu umowę sprzedaży rzeczy takie, co produkuje, i musiałem to zrobić zdjęcie, podpisać, zrobić zdjęcie, żeby to zaskanować na komputer, przesłać na komputer, przesłać to do klienta do tego stopnia. No i teraz jest taka sama sytuacja, znowu będę musiał gdzieś prosić o drukowanie, bo sprzedałem kolejną rzecz. To jest aż niesamowite, bo w ciągu roku, w zeszłym roku w ogóle przez do tej pory tak sprzedawało się może z dwa na cały rok, a teraz kurde dwie takie sprzedałem. Wchodzimy, zobaczymy co tu widać. Halo? Dobra. Włączamy komórę. I świecimy.